moja, Olka powiedziała, że to moja życiowa rola. Że będę się nie muszę wyśmigać. Reklama. Planujesz? Krok pierwszy. Zaplanuj większy wydatek, na przykład wakacje, i weź wypożyczkę w Eurobanku. Krok drugi. W razie dodatkowych wydatków, na przykład szkolnej wyprawki, weź urlop od raty swojej wypożyczki. Krok trzeci. Odpoczywaj od raty i nie płać za to ani złotówki więcej. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest Piotr. Nie, on nie wie, co to jest. I zaczynamy rozmowę komentatorów. Jest prawie 9 minut po. Chociaż po może mieć orientację, co to jest reżyser. W zastępstwie Tomasza Lisa, który chyba. I może po swojemu myślę. Tomasz Wołek. Może myślę. I Wiesław Władyka. I jako dumni Polacy nie możemy zrobić nic innego, niż zacząć rozmowę od zwycięskiego remisu, jak napisała dziś Rzeczpospolita. Który ma swoje znaczenie także polityczne. Ma Tomasz Wołek. Ja myślę, że ma przede wszystkim sportowe, bo remis z mistrzami świata na ważnym turnieju to nie jest mecz towarzyski, to jest realne osiągnięcie, które potwierdza, że polska reprezentacja to nie jest jakiś wyskok, jakaś efemeryda, jakiś cud natury, tylko że ciężka, mądra, metodyczna praca potrafiła te talenty, którymi los trenera Nawałkę obdarzył, odpowiednio zagospodarować i wykorzystać. Nie, był to dobry, wyrównany mecz. No taki wyrównany optycznie to nie był. Nie, statystyka też nie był. Pamiętam po pierwszej połowie statystyka podań. Prawda? 200 kwadrans tragiczny. 80. Pierwszy był kwadrans straszny. Niemcy gnietli potwornie. Myśmy byli nieomal sparaliżowani. Ale udało się z tego otrząsnąć, wydobyć. I potem już sprawy szły znacznie lepiej. Czy politycznie? No ja myślę, że w tym sensie może ma to znaczenie, że nie doszło do żadnej krwawej rozprawy, nie było żadnych ekscesów, żadnych incydentów, które rzucałyby cień na nasze relacje. Nie byli to krzyżacy, którzy równolegle szli w telewizji. To rzeczywiście wyjątkowo idiotyczny pomysł. Komentator mówił, Niemcy nacierają. Tak. Nie. Tak nie zbierało troszkę. Ale Niemcy nacierali bez czołgów i bez samolotów na szczęście. Nie. Była to gra sportowa, w sumie bardzo czysta. Podniosło to nastroje społeczne, myślę. Więc właśnie, o to pytam, co to może znaczyć, bo na paru płaszczyznach patrzeć na ten rysujący się sukces, który może być sukcesem. No, jedno, no to jest oczywiste, nastroje ogólne wzrosną, czyli prawdopodobnie wydobycie się węgla i surówki. Tak, ale jest też drugie, to znaczy duma odzyska, duma polska, polskie poczucie pewności siebie na tym zyska, co też ma wpływ na politykę i w naszym przypadku raczej będzie wspierało opozycję niż ten godnościowy nurt polityczny, który niesie prawica. Każdy będzie chciał się podczepić Jacku. Każdy. Tak, ale kogo to poniesie? Bo oczywiście każdy chce się podczepić, ale nie każdemu się to uda, pani doktor. Znaczy ja bym chciała zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jako laikowi, który wczoraj oglądał mecz, bardzo mi się podobała przede wszystkim gra zespołowa, co jest rzadkością u nas. My jesteśmy jednak społeczeństwem indywidualistów. No ale Lewandowski jednak nie mógł się powstrzymać na końcu i potem powiedział, że ale ciężko jest grać, jak się nie ma wsparcia. Świetnie, to nie będzie budowało ducha drużyny. Dobrze, ale nie krytykujemy, tylko znajdujemy pozytywy. Od krytykowania rzeczywistości za chwilę do krytykowania rzeczywistości przejdziemy za chwilę. Więc po pierwsze to właśnie jako gra drużynowa, lepsza, gorsza, ale nie zapominajmy, że z mistrzami świata
często też o tym świadczy. A drugie, co mi się bardzo podobało, to był nieprawdopodobny doping Polaków. I to było naprawdę słychać. Przecież to nie są nasze kamery, tylko to jest IBU. W związku z tym to jest ogólny, prawda, przekaz. I ten doping był nieprawdopodobny. I moim zdaniem to i są nam pozytywne takie potrzeby. Europejska Unia Nadawców, tak, która daje ogólny przekaz i nadaje na całą Europę i stąd czerpiemy sygnał i w związku z tym to jest to, co pan powiedział, to buduje pewnego ducha takiego wspólnoty, a jest to nam... Znaczy moim zdaniem bardziej to się przełoży na po pierwsze na nastroje to raz, ale dla rządu, a nie dla opozycji. Nie wiem, dlaczego dla opozycji miałoby się przekładać, ale to, co jest najważniejsze, wspólnota. Bo rząd buduje swoją strategię na kompleksach Polaków i na dowartościowywaniu. Ale właśnie, ponieważ wstajemy z kolan, no to nie mamy już tych kompleksów i nawet z Niemcami jesteśmy w stanie zremisować. Więc to też można tak powiedzieć. Że wyklęci wygrali z krzyżakami. Słuchajcie, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Budowanie wspólnoty i takiego pozytywnego przekazu jest nam potrzebne. Słowo wspólnota u nas moim zdaniem jest naprawdę w takim odwecie, że wszystko to, co nam się udaje wspólnie zaprezentować i zrobić, jest wartością dodaną. Mi się wydaje, że to jest taka lekcja pomodowa, w której ja widzę kilka wartości. Może jest wartość, może się nie wiem. Pierwsze, że wszystko odbywa się jako obywateli. W tym sensie jest wszystko przejrzyste. My wiemy, jaki był plan. Te plany nie były jakieś poza naturalnie euforycznymi okrzykami tego i owego, ale generalnie, bo wiadomo, że wyjść z grupy to jest taki sukces. 5 meczy rozegrać to jest taki optymizm. Tak? I to mi się podoba, że to było jasno zarysowane marsztruta zwycięskiego. 3 i jeszcze po tym. Jeszcze 2, tak. I że to byłby olbrzymi sukces, tak. To jest jedno. Drugie, że Nawałka jednak dość logicznie i chyba przejrzyście prowadzi tą drużynę taktycznie. To znaczy układa ją bardzo jakoś przekonująco. Ja też, jak pani doktor, taki jestem dość amatorski w widzeniu tego. Niemniej ja rozumiem wszystkie zmiany personalne. Ja dziękujemy amatorom, dziękujemy bardzo. Że kto jest głupi? Głupi Arab o Putin. No bo ona się maluje, on myśli, że ona ma, wiesz, 25, a ona ledwie zipie i wiesz. Nie, ona, no tak, tam tylko to... Tak, ona jest dziewicą, bo nikt nie jest godzien przecież, żeby przestąpić tego progu. No, to jest naprawdę niespotykana. A wartość dodana, że jest małomówna, mało mówi, to jest naprawdę rzadka zaleta. Mało mówię, jak powie raz. Nie, jak powie, jak wrzaśnie, nie bój się, ty potrafisz rozedrzeć, ale ona jak wrzaśnie, kochana, to słuchaj, to wychodzi z niej zwierzę totemicze, to jest czarna pantera. Jak my się tak macamy, jako te wiedźmy, to ja, jako ten tygrysek bengalski, to ja tylko mruczę albo ziewam. No ale co, momentami to my się, wiesz, nieźle potrafimy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Mariu, Matko Boża, po treningu fajnie jest napić się, nie wiem, czy jakiegoś szejka, czy zielonej herbaty, znaczy czegoś, co jeszcze da nam szansę na takie oczyszczenie organizmu, albo jakiś właśnie taki detoks w postaci na przykład koktajlu, truskawki, mamy sezon, truskawki w formie zmiksowanej są cudowne, są świetnym detoksem i można je zmiksować z jakimkolwiek zielonym, to może być jarmuż, to może być szpinak młody, on się świetnie sprawdza, bo szpinak jest, czy w ogóle wszystkie zielone liście mają ogromną moc w sobie i warto ich używać. Jeśli chcemy, żeby kolor był nadal piękny, to możemy użyć sałaty. Sałata również ma dużo bardzo fajnych właściwości i świetnie się nadaje do koktajli, bo jest lekko słodka i bardzo dobrze się miksuje, nie zostawia żadnych listków, a dodaje wartości odżywczych. Awokado, super, trochę tłuszczu zdrowego, możemy dodać nasienia, możemy dodać orzechy,
No i oczywiście ja polecam mleka roślinne, czy to migdałowe, niekoniecznie sojowe, bo mleka soje może, ale może to być mleko migdałowe, mleko orkiszowe. Tych mlek w tej chwili na rynku jest bardzo dużo. Jeśli możemy, to wybierzmy takie, które nie jest co do mleko. Jeśli musimy posłodzić, to po prostu dodajmy daktyle albo banana. I mamy cudownego, słodkiego szejka, który będzie idealny psychotreningowym dopełnieniem. Ale zgłodniona, naprawdę do niego, tylko za chwilę podsumujemy już wszystkie informacje, tak żeby Państwo wiedzieli, gdzie i o której należy się stawić, żeby spotkać się z jogą, spotkać się z pełną, więc 19 minut po godzinie 8. Nawet jest mieściła się ta zwierzyna do kamery. A ta, co to, co źle, co źle, co pozabkiem się urodziła, to jest. Po co dziady tu będą puszczać angielskie piosenki? Niech swoje pokażą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się. No widzisz, a wszystko. Żyć królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Później pan wiecie, ci co mówią... I zatem należy bezlitośnie ciągnąć. Nikt nie chciał zobaczyć, czy w człowieku, który siedzi na wózku, jest zwyczajny człowiek, który ma uczucia, pragnienia, który chce rywalizować, który chce zdobywać nagrody. Na wózku babka siedzi o pluskwy, że chce jedzą. Różnych festiwali, gdzie tam ludzie niepełnosprawni śpiewają. Nawet to śpiewają, dostają czekoladkę albo książeczkę i do widzenia. A ja sobie myślę tak, trzeba by było to wszystko zweryfikować i pokazać, że ci ludzie są naprawdę utalentowani, bo ja wiem, że są. Jest coś takiego, że jak nie możesz czegoś wyrazić, to zaczynasz śpiewać. Stąd się wziął śpiew. Czyli śpiew łączy ludzi, bo ma melodię, ma nastrój i nagle piosenka wiąże ludzi tą melodią, tym nastrojem, tym rytmem, że nagle ludzie razem zaczynają tańczyć, zbliżają się do siebie. Piosenka jest magiczna i coś naprawdę uwalnia. Koncert inauguracyjny będzie już jutro o 18.30. A przez Senat teraz nowe prawo trafi do podpisu prezydenta. Członkowie drugiej Izby Parlamentu zdecydowali o przyjęciu nowego prawa bez poprawek opozycji zgłoszonych podczas prac komisji. W ciągu najbliższych kilku dni prezydent Andrzej Duda wyda postanowienie w sprawie dołączenia polskiej armii do koalicji przeciw tak zwanemu Państwu Islamskiemu. Otrzymał w tej sprawie wniosek od rządu, powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Solow. O konsolidacji i współpracę apelował do członków Platformy Obywatelskiej jej były lider Donald Tusk. Obecny szef Rady Europejskiej rozmawiał z eurodeputowanymi partii w Brukseli. To było pierwsze takie spotkanie od ponad roku, relacjonują źródła polskiej agencji prasowej. Senator John McCain obwinia Baracka Obamy o doprowadzenie do ostatnich zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Republikański polityk ocenił, że to działania obecnego prezydenta, przede wszystkim jego decyzja o wycofaniu wojsk z Iraku, doprowadziły do wzrostu znaczenia dżihadystów. Informacje sportowe. Przemysław Pozawski, zapraszam. Polska jest o krok od awansu do fazy pucharowej Euro 2016. Po tym jak wieczorem biało-czerwoni zremisowali z mistrzami świata Niemcami 0-0. Tak właśnie jest. Ten wynik ucieszył trenera Adama Nawałkę, który na pomeczowej konferencji prasowej podkreślał zalety rywali. Uważam za drużynę niemiecką z najlepszych na świecie, zarówno pod względem gry kolektywnej, organizacji gry, jak również indywidualności. Polaków w fazie grupowej Euro czeka jeszcze we wtorek mecz z Ukrainą. Żeby awansować, nasi powinni przynajmniej zremisować, a jeśli przegrają, mogą liczyć, że Niemcy pokonają Irlandię Północną. Wtedy też awansują. Tymczasem po meczu z Polską zespół Joachima Lewa krytykuje niemiecka prasa. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że Niemcom nie udało się złamać polskiego bastionu, a Die Welt dodaje, że mistrzowie świata nie mieli pomysłu na grę. Mistrzów świata krytykują też włoskie media. A dzisiaj podczas Euro 2016 mecze w grupie D oraz E. Na początek o godzinie 15 w Tuluzie Włosi zagrają ze Szwecją. Wieczorem dwa kolejne mecze. O 18 w Saint-Étienne Czesi zmierzą się z Chorwacją, a o 21 w Nicei Hiszpanię z Turcją. Awans z grupy zapewnić mogło sobie już dzisiaj zarówno mistrzowie Europy Hiszpanii, jak i wicemistrzowie Włosi. To samo dotyczy też Chorwacji. I na koniec jeszcze koszykówka. Będzie siódmy mecz w finale Ligi NBA. Dzisiaj w nocy zespół Cleveland Cavaliers pokonał Golden State Warriors 115-101. Drużynę ze wschodu do zwycięstwa poprowadził LeBron James, który w drugim spotkaniu z rzędu rzucił 41 punktów, a ponadto miał też 11 asyst i 8 zbiórek. Lider drużyny Warriors Stephen Curry wyleciał z parkietu za 6 fauli, a potem jeszcze rzucił w kibica ochraniaczem na zęby i został wyrzucony z hali. Decydujący o tytule mecz zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu.
pogoda. Burze również z gradem mogą dziś przechodzić w Kujawsko-Pomorskim, na Mazowszu i Południowym Wschodzie. Przelotny deszcz pokropi w całej Polsce. W Szczecinie dziś 17 stopni, w Poznaniu i Trójmieście 20, w Łodzi 24, w Warszawie 29, w Krakowie 30, a w Lublinie nawet 32 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Chcę stwierdzić rzecz oczywistą. Czyli ładnie ujawniłem. Czyli to, że na mecze reprezentacji nie przyjeżdżają kibole, chuligani czy bandziorki, tylko przyjeżdżają zazwyczaj prawdziwi, normalni kibice, którzy chcą czerpać radość ze wspólnego przeżywania tych meczów. To jest inna kategoria. To nie są kibice kibole klubowi. I być może ma rację pisarz Wojciech Kuczo, który niedawno napisał, że kto wie, czy osiągnięcia polskiej reprezentacji, dobra gra piłkarzy nie jest jedyną w tej chwili płaszczyzną, albo jedną z nielicznych płaszczyzn, które mogą rzeczywiście mieć znaczenie wspólnotowe, zjednoczeniowe, które mogą jednoczyć bardzo różnych ludzi, często o antagonistycznym do siebie nastawieniu. Także to samo jest na siatkówce, chociaż siatkówka w ogóle nie wywołuje aż takich emocji negatywnych, jak potrafi to uczynić piłka. Ale rzeczywiście na tym stadionie ten doping, to był doping pozytywny, radosny, sympatyczny, przyjazny, bez akcentu wrogości wobec przeciwnika. Trochę na początku przy hymnach to było takie nieeleganckie. To jest rzeczą brzydką przy hymnie tej drugiej drużyny. Ale generalnie pozytywny. Plus dodatek. Tak. No, tylko przypomniał, że jednak to nie daje gwarancji trwania politycznego władzy. Prawda, że mamy w polskiej historii takie doświadczenia, również z bliskim piłkarskim, nie sukcesem, w których władza, mimo sukcesów piłkarskich, nie cieszyła się popularnością wśród ludności i nie zmierzała do finału. No dobrze, teraz byśmy przeszli może do tego, co nas czeka w przyszłym tygodniu. Schodzimy z boiska, z murawy. No tak, ale świadczą. Świadczą schodzimy z boiska. Na końcu przejdziemy do kampanii wyborczej samorządowej, która się rozpoczęła. Tam Paweł, nie dać w kuchni, żeby była czysta, bo to się nie przewrócił jeszcze. To się wydaje w polityce wewnętrznej. To ta wizja, wizja pytanie, które prawdopodobnie będzie połączone z jej przystąpieniem do jakiejś formie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To nie jest taka wizja, która uskrzydli PiS i podsunie mu drogę. Pozbądźmy się tych standardów, okropnych standardów praw człowieka, praworządności, ochrony środowiska, tych wszystkich rzeczy, których prawica nie cierpi, a zostawmy sobie tylko ekonomiczne korzyści ze współpracy z Zachodem, jak Brytyjczycy. Czy to jest waszym zdaniem groźne i istotne? To jest groźne. Jest całkowicie do wyobrażenia. Ja myślę, że w strategii PiSu daje się wyczuć taką nadzieję przynajmniej niektórych polityków, że do tego Brexitu dojdzie. Głównie z tego powodu płynie ta nadzieja, że wówczas wyjście Wielkiej Brytanii stanie się rzeczą tak doniosłą, o takiej wadze, że to usunie w cień wszystkie inne sprawy na dłuższy czas, że Polska zejdzie z czołówek gazet, że stanie się to, co w Polsce się dzieje i co może niepokoić, stanie się kwestią drugorzędną, nadległym jakimś
Wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Wycieczkę do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zainteresowani historycy, profesjonalni dziennikarze, doświadczeni lektorzy. Uczestnicy warsztatu. Ale za nic nie mówiło? Opiekę wychowawcy. Warunki uczestnictwa jest ukończenie 16 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni. Cała koncepcja oparcia polityki zagranicznej na tym głównym sojuszniku Wielkiej Brytanii i tak dalej. A trzecia sprawa, którą ty dotykasz, no to jest problem Polaków właśnie. Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy już w tej chwili są obliczenia, prawda, są w 300-400 tysiącach zagrożeni nowym statusem ewentualnym. Bo tam jest ta cenzura tych 5 lat. Wszystko to będzie wymagało zupełnie nowych regulacji, bo to dotyczy studentów, z których to jest jedna z największych branż brytyjskiej gospodarki, to są uniwersytety, w których duża część też na prowincji żyje. To będzie też brytyjskiej nauki, Situ, gdzie pracują kilkadziesiąt tysięcy niebrytyjczyków na bardzo niekorzystnych warunkach finansowych. Przeważnie z szefami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Również te spotkania mają być poświęcone między innymi walce z terroryzmem. Warszawski przeciwnik Brytanii właściwie od pytania, po co jesteśmy, co nas łączy, to tu kompletnie nie wiemy, co oni, w jakim kierunku ten kraj pójdzie po tym decyzji. Zwiększenia obecności wojskowej na wschodnich obszarach sojuszu, a także dalsze rozszerzanie NATO. Już za niespełna godzinę mają zostać ustawione rozmowy Brexitu z Polską oraz Brexit jest kolejnym jeżeli nastąpi, a wszystko wskazuje na to, że dzisiaj jesteśmy bliżej wyjścia niż pozostanie Wielkiej Brytanii, jeszcze Zjednoczonego Królestwa i dlaczego Zjednoczonego zaraz powiem. I to jest kolejny sygnał do końca świata, który znamy tak naprawdę. Dlatego, że jeżeli Zjednoczone Królestwo wyjdzie, to ich kłopoty wewnętrzne, to co mówił Obama, to nie jest tak, że zostajecie na tych samych warunkach, na których byliście, gdy byliście w Unii, tylko wszystkie negocjacje są od początku, ale te kłopoty wewnętrzne, nie tylko ludnościowe, ale to co mówi Szkocja, która chce pozostać w Unii. I pytanie chyba powinno być nie tyle, czy Wielka Brytania
nie będzie, tylko czy utrzyma się Zjednoczone Królestwo. I co do tego chyba możemy mieć bardzo poważne wątpliwości. I to jest pierwsze. Jak będzie szło, jak będzie się definiowała ta Wielka Brytania po ewentualnym referendum, bo też jest bardzo prawdopodobne, że ponieważ to będzie raczej śmierć Camerona, bez względu na wynik, tak? Ale zwłaszcza Brexit, to że nie jego zapewnienia po pierwszym referendum będzie drugie referendum, bo to nie będzie, okaże się dużo trudniejsze niż się komukolwiek się wydaje. Szkocja według tych ostatnich informacji raczej nie będzie się decydowała na kolejne referendum secesyjne, bo tam liczba zwolenników secesji dość radykalnie się zmniejszyła. Także to wszystko jest możliwe. No, ale proces, którego widzimy początek, a nie widzimy tak naprawdę końca. I teraz nie wierzę w to, że ktokolwiek, kto dobrze życzy Polsce, cieszy się z Brexitu, nawet jeżeli jest skrajnym prawicowcem, czy prawicowcem, a nawet pozostajmy przy prawicowcach, bo nie chcę mówić o konserwatystach, bo to będzie inaczej tutaj postrzegane, dlatego że dla nas te konsekwencje są bardzo złe. Nie tylko w polityce zagranicznej, jako osamotnieni tak naprawdę w Unii Europejskiej, ale Brexit również spowoduje to, o czym się coraz częściej mówi. Profesor wspomniał, że nie ma takich pogłębionych analiz, przynajmniej w prasie, na temat budowania nowej Unii Europejskiej, tak? Czy nowej wspólnoty, tego otwartego koru, który jest. No, o tym się u nas mało jeszcze pisze. W związku z tym na pewno chcemy jądrze ani na obrzeżach tego jądra nie będziemy i nasza polityka, która dzisiaj jest, też wewnętrznie prowadzona, też nas od tego oddala. W związku z tym, jakby nie patrzeć, dostajemy naprawdę daleko na rubieżach tego wszystkiego i to nie jest tak, że ktoś będzie nam dawał pieniądze, a pozwoli być w tej wspólnocie ekonomicznej, a pozwoli na takie oddalenie się kulturowe. Jeżeli do tego dołożymy to, co planują Niemcy, w jaki sposób rozwijają ścianę wschodnią, gdzie chcą przerzucić emigrantów, jak budują fabryki, to dla nas jest to kolejny bardzo taki niepokojący sygnał, bo przestaniemy być też taką fabryką i zapleczem mądrowni. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy, patrzę na minę profesora... Dobra, to już idź. I trzeci element, na którym też musimy patrzeć, bo to też będą inne konsekwencje tego. Każdy wychodzi jak uważa. To ten czarny scenariusz nabiera takiego przyspieszenia, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, w jakiej będziemy sytuacji za rok o tej samej porze. Już nie mówiąc o perspektywie wygranej pani Le Pen we Francji, co nie jest tylko fantasmagorią. Ale ja mam... Czy śniadanko stanęło wam w gardłach? Ja mam takie skojarzenie dosyć ryzykowne, mianowicie Anglicy uchodzili, jeśli chodzi o decyzje strategiczne, zawsze za bardzo wyrachowanych, bardzo racjonalnych, ale zdarzało im się popełniać ogromne błędy, które miały konsekwencje zastraszające. Monachium, kiedy rząd brytyjski, premier Chamberlain podpisał układ w Monachium w 1938 roku i zamiast pokoju przywozi hańbę. I potem trzeba to w krwawych zmaganiach odkręcać. Ja myślę, że teraz też Wielka Brytania, Anglia stanęła przed dylematem, no może nie tej miary, ale jednak bardzo doniosłym, bo dla mnie nie ulega kwestii, że wyjście Wielkiej Brytanii z Europy to będzie może nie klęska, ale to będą ogromne kłopoty dla samych Anglików. Nie tylko dlatego, że oprócz Szkocji swoje zamysły niepodległościowe ma także Walia. Ale dlaczego jeszcze? Tomasz Wołek powie po informacjach. Poranek Radia Tok FM. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku od godziny 18 w programie Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik i Agata Kowalska. 13 hektopaskali. Ciśnienie będzie spadać.
sprzedać. Były to wiadomości. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Whirlpool. Snow Frost za 1799 zł. Dostaniesz 100 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. W programie udziałowym oferta też kwartalnika z myślenia Państwa Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Początek rozmów w Radiu Maryja jest trwa o godzinie 18.15. Z naszymi gośćmi spotkamy się również w radiowej audycji dla małżonków i rodziców po 21.30. Temat tego spotkania, jak mieć udane małżeństwo. Serdecznie zapraszamy. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolony z efektów niebieskiej tabletki Permenting. Permen, bądź zawsze w męskiej formie. Że ma tam na sobotę, to jedzie tam gdzieś, tak? Sobotę i niedzielę. No ale ona będzie tak chodziła po tym podwórku, też ona już poszła. Ona czeka. Po dziewiątej niech przyłaście po dziewiątej. No i trudno, drzwi są zamknięte, mówiłam po dziewiątej. Po dziewiątej, tu nie będzie łażenia, tak. Nie też gówno obchodzi, zamykam na 2 i do 9. O 9 się spotykamy. Ona dawno siedzi i tam czeka na ciebie w ogródku. Weź problem pod włos. Gdy wypadają ci włosy, zastosuj dostępny w aptekach szampon Dermena. To opatentowany sposób na osłabione, nadmiernie wypadające włosy. Dermena. Weź problem pod włos. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani... Wykazały same dziady, jak nie reklama, to jakieś coś. Niesolidarności do tej pory w sprawie uchodźców w Europie. Jest to z pewnością próba przed szczytem NATO pewnego naprawienia wizerunku i pokazania, że uczestniczymy we wspólnych wysiłkach sojuszniczych. Minister Macierewicz mówił o tym, że zależy mu na wysłaniu wojsk jeszcze przed samym szczytem, który będzie z kilka tygodni, właściwie na cały miesiąc, w Warszawie. Ale zarazem zaznaczył, że to będą misje absolutnie bezpieczne, nie niosące ryzyka, będą absolutnie komfortowe. Tego rodzaju sformułowania podnoszą w ogóle wątpliwość wartość taką bojową tych misji, a bardziej utrwalają ten symboliczny charakter takiego prostego zaangażowania. To nigdy nie są bezpieczne, nigdy to nie jest tak, że to nie są wakacje, naprawdę, tam się będzie walczyć, to się wiąże z zagrożeniami, które trzeba po prostu wziąć pod uwagę. Znaczy, moim zdaniem, to jest pewna konsekwentna jedna opinia, którą polski rząd realizuje, zresztą poprzedni rząd też w różnych tam momentach i etapach podejmowania różnych decyzji też w tym kierunku się przychylał do takiego sposobu myślenia, że rozwiązaniem problemu imigrantów w Europie nie jest przyjmowanie nieskończonej ich liczby, że trzeba jednak zastanowić się nad jakimś racjonalnym rozwiązaniem tej sprawy i należy tego rozwiązania szukać u źródeł problemu. Wobec tego jakby jest to decyzja o tyle zrozumiała. Jedyna rzecz, której można by się tutaj obawiać, że i to jest ryzyko, które, jak rozumiem, polski rząd jednak bierze na siebie i będzie ponosił, to nie jest moim zdaniem zupełnie bez znaczenia. To jest ryzyko, że polegające na tym, że jednak w momencie bezpośredniego zaangażowania w ten konflikt tam na miejscu wystawiamy się trochę na potencjalne także ataki jako strona bezpośrednia tego sporu, bo tam trzymaliśmy się jednak z boku. No. Mogliśmy mówić, że ten konflikt kompletnie nas nie dotyczy. W związku z tym Polska no, jest bardzo bezpieczniejsza. W tym sensie jest to pewne ryzyko, ja jeszcze nie doceniła ten gest ze strony Kościoła.
mądrość i prawe sumienia. Bezpośrednio będą misje bojowe, mają być to misje zwiadowcze, jeśli chodzi o pilotów samolotów, mają przede wszystkim uczestniczyć w tych obszarach, działania organizujemy się w razie, że bardzo szybko, bo czas jest niewielki. Potrzeba niezależna od naszego zaangażowania, jest związana z dwoma wydarzeniami tego lata. Pierwszy szczytem NATO, po drugie światowymi dniami młodzieży, oba wydarzenia na misji w lipcu. Jeżeli dobrze pamiętam, organizacja, która się nazywa skrótem ISIS, tym razem wszyscy idziemy Polskę wyjmowali też ta sytuacja, która niczego nie zmienia. To, że polskie wojsko biorą tam udział, nie wpływa na to, czy nie wpływa na to. Chcemy wpływać na to, żeby kolejne uzasadnienie do ustawy antyterrorystycznej. Czy to jest, tak myślę, że to jest znowu takie konsekwentne, że no, teraz jesteśmy jeszcze bardziej zagrożeni, ponieważ nasze wojska są bezpośrednio zaangażowane, to proszę Państwa, musimy przyjąć taką ustawę, która ogranicza ilość wolności, no bo bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo jest zagrożone. Protestowa antyterrorystyczna tarczowa jest jak najbardziej uzasadniona w tym momencie, w którym się znajdujemy bez względu na to zaangażowanie. Nie sądzę, że akurat tym kierował się polski rząd chcąc wysyłać polskich żołnierzy. No, nie, to był taki kolejny jakiś omyczek, kolejny uzasadnienie do rządu. Znaczy kolejne takie uzasadnienie, które rząd by podawał po to, żeby wytłumaczyć zasadność potrzeby przyjęcia ustawy antyterrorystycznej. Fakt też zastanawia się, czy rząd złamał obietnicę daną wyborcą, tym razem chodzi o wcześniejsze emerytury. Na emerytury w wieku 60 lat, po wieku 65 mężczyzn będzie można przechodzić dopiero po od 2018 roku, ujawnił wczoraj Rafał Bochenek, rzecznik rządu. W dodatku, jak dowiedział się fakt, nie wszyscy z tego skorzystają. Staż może wynosić 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn, co to oznacza, że na przykład kobieta będzie mogła przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, ale pod warunkiem, że przepracowała 35 lat. Czy to jest złamanie obietnicy wyborczej? Znaczy to zależy, bo te rozwiązania jeszcze nie są ostateczne. Znaczy te scenariusze różne już w kampanii, więc pojawiało się kilka możliwości powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego, między innymi związkowcy, czy też to Solidarność miała ten swój, ma dalej ten swój projekt, w którym uzależnione jest przechodzenie na emeryturę od stażu pracy, więc jak rozumiem, to... No i tak, ale to jest kwestia czego innego. Mówiliśmy, że PSL numer dowód... ...zakładający nam bezwarunkowy powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, a tym projektem Solidarności, który zakłada uzależnienie tego od stażu pracy. Kluczowe w tej obietnicy powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego i tego hasła, pod jakim toczyła się kampania wyborcza, to jest przywrócenie pewnej elastyczności i wyboru. Jeśli ktoś chce pracować dłużej i dzięki temu jeszcze emerytalnego do tego prawo, ale jeśli nie chce, bo czuje się zmęczony i nie ma to ochoty, to może przejść z wieku 60 czy 65 lat dla mężczyzn na tę emeryturę, to jest jego wolny wybór. Jak rozumiem, szacunki są takie, że jednak większość będzie wybierała mimo wszystko dłuższą pracę, żeby mieć większą emeryturę. Ale sam ten fakt pewnej elastyczności i pozostawienia wyboru danemu człowiekowi, a nie narzucania mu odgórnego pracy do 67 roku życia, to jest jakiś ukłon w stronę obywatela i w tym sensie dotrzymanie tej obietnicy wyborczej, że w zależności od wojny na ten wiecie. No, kluczowe jest też, właśnie to, że pojawia się ten staż pracy. Czyli wydawało się, że po tej zmianie dotyczącej wieku emerytalnego, to był ten postulat, który podnosili związkowcy, też podnosili eksperci i mówili, że jeżeli jakaś zmiana się może pojawić, to właśnie taka uzależniająca emeryturę od stażu pracy, że tutaj jest największy realizm i wydaje mi się, że rzeczywiście rząd zaskoczył, okazało się, że nie tak, że to tutaj to jest największa możliwość, jak myślę, że spełnienia tej obietnicy wyborczej, ale w taki sposób, żeby to też było, jakkolwiek się kalkulowało, jakkolwiek było realistyczne. No to jest wracamy do tych tematów, że właśnie udokumentowali staż pracy w warunkach, w których, jak wiemy, w Polsce nie jest łatwo za bardzo udokumentować pracę, nie jest łatwo stałe umowy.
i tak dalej. To jest pytanie, co będzie wchodziło w tę też pracę, to jest osoba konkretna do przyjęcia. Jaka właśnie, czy to jest staż pracy na etacie, czy to jest staż na jakiej formie umowy, jak on będzie przeliczany, czy dla kobiet na przykład do takiego stażu pracy powinien wliczać się czas opieki nad małym dzieckiem i tak dalej. To są, tutaj są bardzo konkretne pytania, bo nawet jeżeli podawane jest, że ten staż pracy dla kobiet ma być 35 lat, dla mężczyzn 40, to jednak pamiętam, że to kobieta najczęściej bierze na siebie opiekę nad tym malutkim dzieckiem i to najczęściej wtedy ona wypada z rynku pracy na przykład i tak dalej. Więc to są tutaj znowu takie domino się uruchamia. Czyli jeżeli mówimy staż pracy, no to trzeba będzie coś teraz zrobić z tym kompletnie rozregulowanym jakimś pseudoelastycznym rynkiem pracy. Ale pamiętajmy też, że dobrze w ogóle taka dyskusja się toczy, że takie różne propozycje gdzieś wyciekają do mediów, że można o nich rozmawiać, dyskutować, no bo się na tym temat wypowiadać rozmaici eksperci, bo to pamiętajmy, było największym moim zdaniem błędem tej wielkiej reformy emerytalnej Platformy Obywatelskiej, że z nikim o tym nie rozmawiano. Po prostu była nowelizacja jednostronicowa, brzmiąca, że podnosimy wiek do 67 dla kobiet i mężczyzn, koniec, kropka, nie było żadnych dyskusji, żadnych konsultacji społecznych i za to, moim zdaniem, Platforma zresztą w wyborach zapłaciła ogromną cenę, więc tutaj może dobrze, że te różne, czasami sprzeczne ze sobą propozycje się gdzieś pojawiają, bo można je przedyskutować i być może na tej bazie zbudować jakiś rozsądny kompromis. Bardzo mało na tą sytuację, znaczy one pojawiają się, bo piszą o tym media i tak dalej, tak samo było wcześniej, też media o czymś pisały, jak komentatorzy w radiu to komentowali, a rząd robił sobie swoje. To teraz, zanim oddam głos Wojciechowi Przybylskiemu, taki fragment z rozmowy z Janem Śpiewakiem, aktywistą miejskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. I Maciej Mazurek, plus minus Rzeczpospolita, pyta go, nie boi się pan, że PiS będzie rządził przez 20 lat? Ten Śpiewak się śmieje i mówi, jakoś nie ogarnia mnie taki lęk. Opozycja straszy PiSem, bo zdaje sobie sprawę, że ich światło kotka. No, może znaleźć. Mamerka. Bursztynową komatę jeszcze tylko przez 4 tygodnie, kto znajdzie tego własność. Mamerki przed wojną Mamerkiem. Za chwilkę news to jest kandydatia. Wyruszającym w teren program Ranny Kakao. Sponsor jest sklep Militaria.pl. Z bogatą ofertą outdoorową. Dużo piłem wódki, dużo spałem. W ogóle środowisk telewizyjnych, a jak wiemy, kluczowe postacie, które żyły ręka w rękę. Jak przetrwać Euro 2016, jeśli się po prostu nie lubię wyjechać z miasta, wyjechać na wieś. Pomyślałam, że Euro jest w Warszawie. A taki że no to co, no to nas to chyba nie dotyczy, czy dotyczy? Ja Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Whirlpool. No Frost za 1799 złotych dostaniesz 100 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. Nadaj tym wakacjom naprawdę ekscytujący bieg. Strzelam rutynę z nowoczesnym i dynamiczną. Teraz za automatyczną skrzynią cenę. Oczekuj, Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Mimo, że dziewczyny, to jednak tak. Ćwiczeniem na poligonie w Wędrzynie przyglądało się 33 obserwatorów z korpusu dyplomatycznego. A dziś na Akademii Obrony Narodowej oficjalne zakończenie sygnał ma za 8 minut, godzina 9. Autopromocja.
Kosiana w wielkiej pudelce na szali. Łazuka, może Sekira. Która piosenka najlepiej zagrzewa do kibicowania? Co najczęściej mycimy podczas piłkarskich meczów? No oczywiście najlepszy, ale nie jedyny. Przykładem jest Herbałek. Posłuchaj, to głosuj i wybierz razem z nami piłkarski z sobą wszechczasów. Nasza lista dostępna na stronie jedynkapolskieradio.pl, a kolejne przewoje do usłyszenia w programie pierwszym Polskiej Radio. Piłkarze leją w piłkę, a my gramy piśmienią. Piłkarską stacjonarną radiowej dziewięcji. Autopromocja. Reklama. Marcin, ty mnie nie kochasz. Marcin, ty wolisz ją niż mnie? Marcin, ja nie chcę, żebyś cały czas patrzył w telewizor. Ale ja kocham piłkę. Ciebie, piłka platoniczna. Marcin, dobra, idę strzelam. Miłość jest ślepa, a druga połowa zawsze ciekawsza. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do lodówki Siemens Snow Frost za 2199 zł. Dostaniesz 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Tak, dobra, dobra. Moja żona stosuje hepasiny. Tak, ale hepasiny to tabletki na wątrobę. Kochani, na wątrobę, ale nie odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają oczki. Kochani, hepasiny przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekt uboczny? Jestem w stanie zaakceptować. Suplement diety hepasiny na wątrobę i smukłą sylwetkę. Miesiąc na tych odchudzanie poprzez wspomnienie rozwoju dłuższych alkoholi na wspiera funkcjonowanie wątroby. Strzel nam gola i wygraj zwrot kasy za zakupy, nawet 10 tysięcy złotych. Zrób zakupy w Media Expert, odbierz zwrotkę i wygraj. Akcja trwa od 10 czerwca do 10 lipca. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama. Sygnał dnia radiowej idący za 6 minut, godzina 9. Na koniec sygnału bardzo wymowny komentarz prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek napisał na Twitterze: gramy z Irlandią Północną, wszyscy drżą o wynik. Gramy z mistrzami świata Niemcami, wszyscy liczą na zwycięstwo. Kocham was. Piękny kraj. Polska. Prawda, to prawda. To mam wiele, że Polska piękny kraj. Tak, jak najbardziej się zgadzam. Żebym się liczył przekornie od Wietnamu, bo będzie czołem, nie ma filmu, co nie znacie, ale potem będzie rzeczywiście Polska, rok poznaje chociażby. Miasto, które odwiedzi także lato z radia na tegorocznym trasie, tam się dzieje wiele fajnych rzeczy. No tak, ale panie profesorze, będą klimatycy, sekrety, będą szafki godne polecenia na pole wakacje. Ktoś jeszcze mówi, że brakuje jeszcze Jarosławskiego, ale wiadomo. No i chcę zapomnieć, że pochodzi za Anartą. Jaką go chcę, jak zwykle? No jest pan, jak zwykle, jak chodzi o Anę, a Polska nie istnieje. Istnieje jeszcze jednocześnie. A kibice, tak? I kibicom na razie podziękować za ten wczorajszy spektakl, bo chwilami to się czuliśmy tak jak nam narodowo. Ale mogę jeszcze coś powiedzieć, bo nie mam czasu. Chciałem powiedzieć, że mam bardzo zdrowe, bo wczoraj wybiegł badania i ludzie wstawili wynik. I ci, którzy wstają najwcześniej, obstawiali wielką wygraną Polskę. Czyli optymiści wstają wcześniej rano. Będą współgrać w osiąganiu tego celu, a więc zapewnianiu mieszkań, które spowodują, że rodziny będą się młode, rodziny będą się czuć bezpiecznie, będą miały więcej dzieci. Agnieszka Wiśniewska. Dlaczego to rząd rozdaje? Dlaczego rozdaje 500 plus? No to jest oczywiste, bo tak się też zdobywa elektorat. I to jest też taki jednak marketingowo i taki wizualnie najprostszy sposób. Niestety, to czym mówi Wojtek, znaczy widać na przykładach innych krajów, że taki sposób działania po to, żeby zwiększyć i zachęcić ludzi, żeby mieli dzieci, no to jednak nie jest skuteczny. Czy po pierwsze powinno się zainwestować i to wszyscy powtarzają, żłobki, przedszkola, opieka zdrowotna i tak dalej. To jest to, co... I to są wtedy działania takie infrastrukturalne, a nie bezpośrednie. Nie całej grupy, nie całej grupy osób, do których na przykład dzisiaj trafia 500 plus, no, rodzinom na wsi. Trudno ich dzisiaj przekonywać, że im się potrzebne żłobki, przedszkola, bo nie tam jest problem. Dla nich te 500 zł co miesiąc, czy 1000 zł w zależności od tego, ile dzieci jest w danej rodzinie, to jest realna pomoc, która pomaga im
podnieść poziom życia. On czasami bardzo, bardzo, jest bardzo różny dostęp do sensownych, kiedy im się mówi o żłobkach i przedszkolach, no to jest zupełnie rzecz, która nie przekonuje. To jest coś potrzebne rzeczywiście ludziom w dużych miastach, którzy mają z tym problem, ale nie dotyczy zupełnie prowincji, czy właśnie tak jak mówisz. To jest wyludnia, bo też trend niezależny od polskiej polityki światowej jest taki, że prowincje czy tereny wiejskie wyludniają się na rzecz miast, bo ludzie młodzi przenoszą się do miast. Znowu, z punktu widzenia całości państwa i społeczeństwa, kierowanie oferty do regionów, jeżeli mówimy, że 500+ jest skierowane do prowincji, nie jest działaniem prorozwojowym czy programem. Nie mówię, że tylko do prowincji, jest skierowane szerzej niż na przykład rozbudowa infrastruktury i zainwestowanie tych samych pieniędzy w żłobki czy w przedszkola. Znaczy, to byłaby oferta dla bardzo ograniczonej liczby osób. Nie mówię, że małej, czy niepotrzebnej, czy mniej ważnej, ale ograniczonej. Tutaj mamy jednak program, który idzie szerzej i daje wszystkim podobne szanse rozwojowe, podczas gdy naprawdę dla tych osób, które dzisiaj żyją na prowincji i które dla nas z punktu widzenia Warszawy są trochę odleglejsze, jest to przeskok ogromny, jest to przeskok naprawdę o kilka poziomów zwyż, jeśli chodzi o poziom życia. Że to jest właśnie dla wszystkich, bo jednak to są rodziny, które mają dwójkę dzieci i więcej. Jednak jest tak, że to jest bardzo ciekawe, bo mówisz, że ważne jest, żeby też pamiętać na przykład o tej grupie i to jest dowód na to, że właśnie to jest taki program, który nie myśli systemowo, tylko myśli o tym, jak swój elektorat przekonać do tego, że dobrze wybrał i że powinien tak samo wybrać w kolejnych wyborach i kolejnych wyborach. I z tym jakby to jest problem polityki po prostu, znaczy też tak robione, że ta polityka nie jest robiona z myślą o państwie, tylko jest robiona z myślą o swoim elektoracie. Ja się tutaj też nie zgodzę, ponieważ jeśli się przeczyta na przykład, ja sobie zadałam ten trud, program Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku i to jest później, w 2015 był ten program powielony, w paru miejscach zaktualizowany. To jest obszerny materiał i z tego programu wyczerpuje pewna taka wizja państwa, którą mam wrażenie dzisiaj PiS realizuje, czyli chęć pewnego upodmiotowienia grupy społecznej, która zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy Jarosława Kaczyńskiego, który pewnie miał największy wpływ na pisanie tego programu, została poszkodowana w wyniku tych 25 lat i wymawiano jej przez te wszystkie lata, że to jest jej wina, ponieważ sama sobie nie potrafiła poradzić na wolnym rynku, wobec czego żyje jej się gorzej. I że tę grupę trzeba upodmiotowić i trochę jej pomóc, aby mogła się lepiej odnajdować w tych realiach. I moim zdaniem te wszystkie programy społeczne czy socjalne, jak to, które dzisiaj PiS realizuje, to jest trochę jakby realizacja tej takiej filozofii czy diagnozy, którą w tym programie można wyczytać. Zresztą tam jest dużo ciekawych wątków dotyczących na przykład także wymiaru sprawiedliwości, które dzisiaj widzimy, które PiS realizuje w specyficzny sposób i który z dziwną estetyką i tak dalej, ale jest w tym też pewna wizja i mówię, jak się wczyta w ten program, to można to wyczytać, o co tak naprawdę Jarosławowi Kaczyńskiemu chodzi. Jest wizja, potem jednak jest tak, że z tego się... Nie wiadomo, na przykład Platforma nie ma dzisiaj programu, Nowoczesna też nie ma żadnego programu właściwie, nie znamy programów partii opozycyjnych. To jest chyba największy... Platforma ma program, który polega na tym, żeby nic nie robić, no, więc to jest taki program, no i zasłużyli na to, co mają. Natomiast to, co też te 8 lat działania Platformy sprawiło, że aspiracje ludzi rosły. Oni widzieli, że wiecie, wokół wszystko rośnie, tu się buduje, tutaj drogi powstają, tutaj akwaparki powstają i tak dalej, a pensje nie rosną, a mój standard życia nie rośnie, a żeby mieć mieszkanie, to muszę wziąć kredyt na 30 lat i zapłacić 2 razy więcej, niż to mieszkanie jest warte. I w tym sensie też jest taki, o tym między innymi też Janek Śpiewak mówił w felietonie w Krytyce Politycznej, że ta grupa, której aspiracje rosną, to jest też ta grupa, która dzisiaj może skorzystać na pewnych programach Prawa i Sprawiedliwości. Ale to nie jest tak, że to jest... Znaczy ja nie widzę tutaj jednak jakiegoś takiego super szerokiego projektu, również ze względów finansowych. Znaczy jeżeli jest tak, że w pierwszej kolejności postawi się na program, który bardzo dużo kosztuje, to jednak nie na wszystko wystarczy i tutaj trzeba będzie coś... I tutaj, no nie wiem, czy jest tam pomysł podniesienia podatków, jest pomysł... Bo pomysły, że cię uszczelni VAT, no to są bajki po prostu i gruszki na wierzbie. I w tym sensie jasne, że w programie przedwyborczym jest jakiś plan, natomiast realizacja nie wygląda.
Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, dziękuję bardzo. Kamila Baranowska, Tygodnik do Rzeczy, dziękuję bardzo. I Wojciech Przybylski, Republika Nowa, dziękuję pięknie. Polska, Niemcy 0-0, jakie wrażenia? Może zwycięski remis, tak? No, niespodziewana. Że mi nikt nie spocał noc. Nie, ale generalnie najważniejsze jest to, że czujemy niedosyt po remisie z mistrzami świata i to jest chyba dobra prognoza na przyszłość. Więcej komentarzy po wiadomościach. Minęła 9. Bierzemy na to po godzinie 9, dziś piątek, 17 dzień czerwca. Zapraszamy na wiadomości RDC. Karolina Wasilewska i Filip Gąsior. Zwiększenie płacy minimalnej zawsze wzbudzało protesty przedsiębiorców. Tak, minister Elżbieta Rafalska odpowiada na zarzuty, że to firmy zapłacą za plany rządu. W tych wiadomościach też przegląd niemieckiej prasy po meczu Polska-Niemcy. Jak czytamy w Bildzie, trzeba więcej niż remis, żeby wygrać mistrzostwa. W wiadomościach ekonomicznych wolne zawody. Prawie co dziesiąty polski przedsiębiorca to freelance. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej odpiera zarzuty, że to przedsiębiorcy zapłacą za podwyższenie płacy minimalnej, która od przyszłego roku, przypominam, ma wzrosnąć do 2000 zł. Zdaniem Elżbiety Rafalskiej w każdym kraju perspektywa zwiększenia płacy minimalnej budzi zastrzeżenia firm. Nawet w Niemczech, jak wprowadzano minimalną stawkę godzinową, podnoszono takie obawy, że to jest zagrożenie, że wzrośnie bezrobocie. Po czym po wprowadzeniu tych regulacji nic takiego się nie działo. Minister pracy Elżbieta Rafalska będzie naszym gościem dziś tuż po 12, a obecnie przypomnijmy, najniższe wynagrodzenie w Polsce to 1850 zł brutto. W ciągu ostatniego półrocza relacje polsko-niemieckie stały się bardziej równorzędne, mówi Jarosław Gowin, który określił je jako przyjacielskie. Wicepremier zaznaczał też, że stosunki między krajami poprawią się po konsultacjach międzyrządowych. Z jednej strony nasz rząd będzie starał wyciszać obszary niepotrzebne konflikty. Mam na myśli przede wszystkim sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony zajmujemy konsekwentnie w ramach interesu polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Dziś Polskę odwiedzi prezydent Niemiec Joachim Gauck. Spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło. A teraz przegląd niemieckiej prasy. Po wczorajszym remisie 0-0 z Polską dziennikarze zarzucają drużynie Joachima Lewa brak pomysłów na grę ofensywną. A niemieckie gazety przejrzał Wojciech Szymański. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenia, że 0-0 to sprawiedliwy wynik, który ujawnił problem niemieckiej reprezentacji, a mianowicie brak siły przebicia w ataku. Gazeta zadaje pytanie, jak Niemcy mają wygrać choćby z Włochami, skoro nie potrafili przebić się przez polską obronę. O tym, że niemieckiej jedenastce brakowało pomysłów na grę ofensywną, pisze z kolei dziennik Die Welt. Jak czytamy, mecz z Polską ostudził niemiecki zapał. To nie było przyjemne spotkanie. Polacy byli zbyt zdyscyplinowani, a obie drużyny zbyt defensywnie nastawione. Na pierwszej stronie dziennika Bild czytamy tylko 0-0 przeciwko Polsce. Potrzeba więcej, aby wygrać mistrzostwa. Władimir Putin odkryje sekrety rosyjskiej gospodarki. Prezydent Rosji przedstawi dziś ogólny plan reform w trakcie Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu. Obecnie na forum polski wiceminister rozwoju Radosław Domagalski stwierdził, że mimo trudnych kwestii politycznych z Moskwą można próbować rozmawiać o gospodarce. Natomiast przebywający w Petersburgu były prezydent Francji Nicolas Sarkozy wezwał Rosję, aby pierwsza wyciągnęła rękę do Unii Europejskiej, a zachodnim politykom rekomendował wznowienie współpracy z Moskwą. Na koniec zaproszenie warszawskim Mokotów świętuje stulecie przyłączenia do Warszawy. Z tej okazji największa, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców dzielnica stolicy, organizuje jutro wielką plenerową imprezę Mokotówkę. Szczególnie polecamy wyspy aktywności, na przykład wyspę nauki, która jest przygotowana przez trzy mokotowskie wyższe uczelnie. Będzie pokazane zastosowanie drukarki 3D w medycynie, będą eksperymenty chemiczne. Zachęcała Monika Chrobak, rzeczniczka dzielnicy. Impreza rozpocznie się w południe i potrwa do wieczora. O 21:00 koncert Ewy Dam. Nie mam nic do powiedzenia, ale tam to jeszcze na rowerze chodzę na basen, do tego zachęcam. Sponsorem prognozy pogody jest deweloper ThinkBlue1, oferujący mieszkania na Mokotowie, Wolni i Pradze Południe. 24-25 stopni teraz na Mazowszu, ma być do 29. W ciągu dnia deszcz, możliwe są też burze, powieje też silnie, miejscami do 100 km na godzinę, na barometrach ciśnienie niskie mamy 987 hektopaskali. Pierwszy mecz z Hiszpanami, ci bronią tytułu i grają z Turcją o 21:00.
Zmieniamy kontynent, ale nadal o futbolu. Amerykanie po raz pierwszy organizują Copa America i na razie grają jak znud. Jako pierwsi zameldowali się w półfinale po wygranej 2-1 z Ekwadorem. W Stanach Zjednoczonych bardziej niż Copa liczy się jednak finał w lidze NBA, a tam po 6 meczach mamy remis 3-3. Tej nocy Cleveland Cavaliers pokonali Golden State Warriors 115-101 i mistrza poznamy dopiero w niedzielę. Zaraz po końcowej sceny amerykański komentator telewizji ABC podkreślił: Dziękujemy za to, że w niedzielę odbędzie się w kalifornijski Oakland. Jeszcze kilka dni temu wydawało się to niemożliwe. Zawodnicy w serii Best of 7 prowadzili 3-1. W szóstym pojedynku do końca nie wytrwa najlepszy gracz tego zespołu Steph Curry, który, co w ogóle się nie zdarza, musiał opuścić parkiet ze względu na 6 fauli. Natomiast gwiazdą dla samego siebie kolejny raz był LeBron James, który zdobył 41 punktów. Gdy wieczorem zaczyna się mecz, to zawsze daję z siebie wszystko, co tylko mogę, tak aby sprostać oczekiwaniu trenerów i tak aby przyniosło to spodziewany skutek. Mówił LeBron James. Amerykańskie media są zgodne, że tegoroczna finałowa seria jest nieprzewidywalna i nazywają ją rollercoasterem. Z Miami, Jan Pachlowski. Na zakończenie letnie biegowe zaproszenie do Puszczy Kampinoskiej. Tam możemy pomóc niewidomym dzieciakom, startując w charytatywnym biegu na trójkowym dystansie 3 km i 300 metrów. Trasę można pokonać kilkukrotnie, a za każdą pętlę sponsor płaci określoną kwotę na rzecz ośrodka w Laskach. Trójkowi biegacze, liczymy na Was. To ostatnia chwila na zapisy na portalu protempo.pl. Bieg już w najbliższą niedzielę, a kolejny serwis sportowy w Trójce po 17. Zapraszam w imieniu Moniki Słupowskiej. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ginkgo Flav Forte. Ginkgo Flav Forte na pamięć i koncentrację. Piątek burzowy, nawałnic możemy się spodziewać niemal w całym kraju. Szczególnie intensywne będą te, które przejdą nad centralną i wschodnią częścią Polski, ostrzega Kamil Walczak z IMGW. Podczas burz opady deszczu mogą sięgać 40 mm, a porywy wiatru osiągać do 100 km na godzinę. Burzą towarzyszyć będzie również opad gradu. Na termometrach dziś od 17 stopni w Szczecinie do 32 w Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ginkgo Flav Forte. Ginkgo Flav Forte na pamięć i koncentrację. Trójka.